Fałszywe? Jak to? Niemożliwe. Ja ten dowód odebrałem w urzędzie. W którym urzędzie? No, na Mokotowie. W takim, co obsługuje ludność. Ty byłeś w tym samym urzędzie, tak? Ja? No tak. W internecie można znaleźć reklamy firm, które zajmują się wytwarzaniem tak zwanych dokumentów kolekcjonerskich. Są to dowody osobiste, prawa jazdy. Repliki są tak zrobione, że laik może się nie poznać. My mamy jednak swoje metody. Musimy porozmawiać z waszymi rodzicami. Dajcie do nich numery telefonów. Ale mój stary mnie zabije, jak się dowie, że gram w ruletkę. Trzeba było wcześniej pomyśleć o konsekwencjach swojego nieodpowiedzialnego zachowania. A jak się przyznamy z tymi dowodami, to nas puścicie? My tylko chcieliśmy zobaczyć, jak to jest w prawdziwym kasynie. Gramy w domu, online, ale to nie to samo. Ile w ogóle macie lat? 16. No ja też. O cholera. A pan nie zauważył, że chłopcy są niepełnoletni? Słuchajcie, ja już wam mówiłem, sprawdzam dowody osobiste. Mają, wchodzą, nie mają, nie wchodzą. A oni mieli. Skąd mieliście te dowody? Taki jeden facet tanio robi lewe dokumenty. Jak do niego trafiliście? On nam dał. Jaki on? No musiał. No on. Ja? Ja nie dawałem żadnego kontaktu, zresztą nie znam takich ludzi tam. Gówniarze mnie wrabiają, jeszcze pokazali mi fałszywe dokumenty. A kto brał kasę za wpuszczenie nas? Ty gówniarzu. Teraz to gówniarzu. Spokój, panowie. Jak mówiłeś, że będziesz nas wpuszczał co tydzień, jak ci odpalimy część wygranej, to już byliśmy fajni. Mamy namiar na to kasyno i na niego, od mojego starszego brata. On ma 17 lat i chodzi tu od roku, ze swoimi kumplami z klasy, bo on za każdym razem ich wpuszcza. No i co? Gówno mi udowodnicie. To się jeszcze okaże. Pojedziemy na komendę i tam sobie wszystko wyjaśnimy. Idziecie z nami, rodzice was odbiorą. Po krótkiej rozmowie z chłopakami okazało się, że bramkarz nie tylko wyłudzał pieniądze od nieletnich za wejście do lokalu. Stosował również groźby karalne, strasząc pobiciem, jeżeli oszukają go co do kwoty, jaką wygrali danego dnia. Jego stawką było 25% od wygranej. Tyle musiał płacić każdy nieletni.